Pod żadnym pozorem nie rozmawiaj z nieznajomymi. Te słowa ratują setki dzieci każdego dnia. W tym przypadku było odwrotnie. Ja mam na imię Krzysztof, a dzisiaj porozmawiamy o sprawie Lei Bikleckiego. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zbrodni. Dzisiaj zajmiemy się sprawą, której, no, mam wrażenie, nikt nie chciał się podjąć. Widziałem naprawdę wiele próśb o tę historię na kanałach innych YouTuberów. Takie prośby pojawiły się również pod moimi filmami i pomyślałem, że to jest rzeczywiście dobry pomysł na kolejny film. Od razu powiem, że jest niewiele informacji w języku polskim na ten temat. Oczywiście można znaleźć kilka artykułów na stronie Super Expressu oraz Faktu. No ale jak się domyślacie, nie są to miejsca, gdzie możemy szukać rzetelnych informacji. Sprawa jest niezwykle tabloidowa, ponieważ mamy tutaj brutalne morderstwo małego chłopca w takiej dość zamkniętej, hermetycznej społeczności żydowskiej. Jehuda Klecki, znany jako Leiby, urodził się 29 lipca 2002 roku w dzielnicy Brooklyn w Nowym Jorku. Chłopiec był trzecim z sześciorga dzieci i jedynym synem Nachmana i Ester Klecki. W 2011 roku podczas wakacji Leiby uczęszczał na takie półkolonie. Były to zajęcia zorganizowane dla dzieci, no, których rodzice bądź co bądź musieli nadal chodzić do pracy, mimo tego, że mieliśmy wakacje. Większość rodzin w społeczności żydowskiej była wielodzietna i rodzice bardzo często zwracali uwagę na to, żeby ich dzieci jak najszybciej stawały się samodzielne. 8-letni Leiby sam już pragnął poczuć się bardzo dorosły i pewnego dnia poprosił mamę, czy może samodzielnie wrócić ze szkoły do domu. Miał to być też pierwszy raz, kiedy Leiby samodzielnie miał gdziekolwiek się poruszać bez towarzystwa rodziców. Mama Leibiego, Esti, stwierdziła, że jest to dobry moment, żeby chłopak uczył się samodzielności i zgodziła się, żeby w poniedziałek jej syn samodzielnie wrócił do domu. Jednak chcąc mieć pewność, że chłopak nie zabłądzi, przećwiczyła z nim całą trasę dzień wcześniej. Na początku też warto zaznaczyć, że ta odległość między domem Leibiego a szkołą była naprawdę niewielka. Ponadto jego mama miała spotkać się z nim w połowie drogi, więc ten odcinek, który on rzeczywiście miał iść sam, nie był tak duży. Mamy poniedziałek, 11 listopada 2011 roku. Leiby jak co dzień idzie do szkoły, natomiast tego dnia miał wyjątkowo nie wracać autobusem, ale urządzić sobie taki pierwszy w życiu samodzielny spacer. Kilka minut po 17 mama Leibiego czekała w umówionym miejscu, natomiast pomimo tego, że mijały kolejne minuty, chłopak się nie zjawiał. Zaniepokojona wykonała telefon do szkoły, gdzie otrzymała informację, że chłopak już dawno opuścił placówkę. O godzinie 18:40 mama zgłasza zaginięcie syna takiej zorganizowanej grupie Shomrim. Shomrim po hebrajsku znaczy obserwator lub strażnik. Jest to ortodoksyjny patrol. Grupa wolontariuszy, którzy pilnują porządku na osiedlu. Zapobiegają aktom wandalizmu i pomagają w poszukiwaniu osób zaginionych. Są nieuzbrojeni. Nie mogą nikogo aresztować, po prostu informują policję o tym, co widzą. Na samym początku wolontariusze Shomrim uspokajają matkę. No jak sami twierdzili, otrzymywali średnio 10 takich zgłoszeń dziennie. I biorąc pod uwagę, że to była naprawdę bezpieczna okolica, nic nadzwyczajnego tam się nie działo, to wszyscy liczyli, że chłopak się bardzo szybko znajdzie. Grupa w pierwszej kolejności sprawdziła wszystkie sklepy ze słodyczami oraz inne sklepy, w których mógł ten chłopak się zatrzymać. Pukała też od drzwi do drzwi, czy ktoś nie widział chłopca. Niestety chłopak rozpłynął się w powietrzu i około godziny 20:30 grupa powiadomiła policję. Policja natychmiast wszczęła poszukiwania pierwszego stopnia i musimy wiedzieć, że tego typu poszukiwania rozpoczyna się tak naprawdę 24 godziny po zaginięciu danej osoby, więc to była naprawdę wyjątkowa sytuacja. Zaangażowano psy tropiące, policję konną oraz helikoptery, aby jak najszybciej zlokalizować chłopca. Grupa zebrała setki wolontariuszy, którzy pomagali szukać Leibiego. Blisko 5 tysięcy ortodoksyjnych Żydów przeczesywało okolice w poszukiwaniu chłopca.
Jeden z członków wspólnoty Duff Hiking ufundował nagrodę w wysokości 5000 dolarów za jakiekolwiek informacje o chłopcu. Kwota ta ostatecznie wzrosła do 100 tysięcy dolarów dzięki wsparciu innych członków wspólnoty. Dzielnica Borough Park, w której mieszkał Leiby, była według niektórych szacunków najgęściej zaludnioną ortodoksyjną dzielnicą poza Izraelem. Mieszkańcy byli naprawdę blisko ze sobą związani i nic dziwnego, że każdy robił wszystko, żeby odnaleźć chłopca. Warto również wspomnieć, że Jakob German, jeden z mieszkańców okolicy, odegrał naprawdę kluczową rolę w całym śledztwie. Jakob German sam miał 12 dzieci i był dobrze znany oraz poważany w okolicy. Swego czasu był również członkiem grupy Shomrim. I brał udział w wielu poszukiwaniach zaginionych dzieci, jednak w większości przypadków, a w sumie to we wszystkich przypadkach, dzieci znajdowały się całe i zdrowe. Jednak z czasem postanowił działać na własną rękę, ponieważ, jak sam twierdził, przeszkadzała mu biurokracja. I tą całą energię, którą on musiał wkładać w papierologię, mógł po prostu wykorzystać w terenie i w poszukiwaniu osób zaginionych. W tym przypadku było podobnie i pomijając już całą papierologię, to grupa Shorim rozciągała taką dość szeroką sieć poszukiwań. Działali po omacku i szukali chłopca po całej dzielnicy. Jakob German, jak sam twierdzi, próbował myśleć logicznie i wybrał się do miejsca, gdzie, jak sądził, chłopiec był widziany po raz ostatni żywy. Próbował przekonać grupę, żeby właśnie tam skierować poszukiwania, jednak oni byli nieugięci i szukali po prostu chłopca po całej okolicy. Syn Germana pracował na 44. ulicy i to dzięki niemu udało mu się wejść w posiadanie nagrania z kamery przemysłowej skierowanej właśnie na ulicę 44. Był to tak naprawdę początek drogi Leibiego. O godzinie 23.30 Jakob German przegląda taśmę. Widzi na niej setki chłopców w jarmułkach i bardzo trudno rozpoznać mu Leibiego. W pewnym momencie zauważył chłopca niosącego plecak oraz torbę, które opisała matka. Było już bardzo późno, ponieważ dochodziła godzina 12 i Jakob German sformułował sobie plan, który polegał na tym, że z samego rana on wybierze się w dół 44 ulicy i sprawdzi wszystkie kamery przemysłowe. Następnego dnia Jakob wyruszył na poszukiwania. Co jakiś czas na ulicy mijał ludzi, którzy tak jak on szukali małego chłopca. Bacznie przysłuchiwał się teoriom na to, kto mógł go porwać. Większość osób sądziła, że chłopiec został porwany przez outsidera, osobę w ogóle niezwiązaną ze społecznością żydowską, najprawdopodobniej jakiegoś latynosa albo afroamerykanina. German szedł 44 ulicą i pytał o nagrania z kamer, jednak jak się okazało, większość z nich nie działała. W końcu na skrzyżowaniu 44 ulicy z 15 aleją udało mu się znaleźć miejsce, w którym taka kamera działała. Był to zakład ślusarski, jednak problem polegał na tym, że pracownik nie mógł mu wydać taśmy. I naprawdę długie minuty upłynęły na tym, aby pracownik otrzymał pozwolenie na udostępnienie nagrania Germanowi. Jakob przejrzał nagrania i dostrzegł Leibiego, który kierował się dalej wzdłuż ulicy. Kolejnym przystankiem było Economy Leasing prowadzone przez Abrahama Porgesza. Abraham radzi Germanowi, aby ten od razu udał się do Tree State Fleet, ponieważ mężczyzna tam posiada więcej kamer, niż by to było mu potrzebne. German czym prędzej posłuchał kolegi i natychmiast udał się do biur Tree State Fleet. Właścicielem obiektu był Yehuda Bernstein i rzeczywiście facet miał bzika na punkcie bezpieczeństwa. Co ciekawe, niespełna 3 tygodnie wcześniej Bernstein zapłacił firmie Protel, aby ci zainstalowali zupełnie nową kamerę z przodu jego budynku. I to właśnie była kamera, która interesowała Germana. I o ile Bernstein miał rzeczywiście bzika na punkcie swoich kamer, to nie do końca umiał je obsługiwać. Czym prędzej zadzwonił więc do pracownika Protela, Heszego Herbsta, żeby ten pomógł im przejrzeć taśmę. Zaginięcie chłopca było naprawdę głośne w okolicy, więc Herbst oczywiście wiedział, o kogo chodzi i czym prędzej rzucił wszystko to, nad czym pracował i pojechał do biur Tree State Fleet. Mężczyźni przeglądają taśmę i udaje im się znaleźć Leibiego. Na nagraniu widać wyraźnie zdezorientowanego chłopca, który stoi przy ogrodzeniu na rogu działki Tree State Fleet.
Podchodzi do niego brodaty mężczyzna w berecie. Chwilę rozmawiają, a następnie mężczyzna udaje się do pobliskiego budynku. Lajbi cierpliwie czeka przy ogrodzeniu. Po 7 minutach mężczyzna wraca i razem z chłopcem wsiadają do samochodu. Samochód był częściowo ukryty za krzakiem i niestety nie było możliwości, aby odczytać tablice rejestracyjne. German był niewątpliwie podekscytowany tym, co znalazł i pyta kolegę, czy on to w ogóle widział. Na co Herbst odpowiada, ale co, samochód? Przecież nie widzimy tych tablic rejestracyjnych. Na co German mówi, nie, ten facet, widziałeś tego faceta? On był Żydem, jednym z nas. Nagranie oczywiście było przełomowe, jednak tak naprawdę niewiele wnosiło do sprawy, ponieważ nadal nie można było zidentyfikować, kto był właścicielem samochodu. Materiał zostaje przekazany policji i funkcjonariusze dwoją się i troją, aby cokolwiek z tego nagrania odczytać. Powołano grupę śledczych, którzy analizowali nagranie. Starają się wyostrzyć obraz, stosują wszelkiego rodzaju techniki, które mogły pozwolić cokolwiek jeszcze z tej taśmy wyciągnąć. Heszy Herbst, pracownik Protela, musiał wrócić do swoich obowiązków, jednak sprawa nie dawała mu spokoju. I po kilku godzinach stwierdził, że jeszcze raz świeżym okiem rzuci na nagranie. Herbst pracował w branży nadzoru blisko 20 lat, więc jego wprawione oko mogło na pewno zobaczyć więcej niż oczy takiego laika. I tak też się stało, ponieważ Herbst odkrył pewien szczegół, który niewątpliwie popchnął całą sprawę do przodu. Na fasadzie budynku, do którego wszedł podejrzany, zauważył szyld gabinetu dentystycznego. Policjanci jeszcze raz przejrzeli nagranie i rzeczywiście potwierdzili, że Herbst ma rację. Mężczyzna 7 minut spędził w gabinecie dentystycznym. Policja natychmiast udała się do dentysty i też nie wiedzieć czemu podejrzewali oni, że sam właściciel mógł mieć związek z uprowadzeniem chłopca. Społeczność żydowska na Brooklynie była naprawdę ze sobą zżyta. Można by powiedzieć, że każdy każdego znał. Herbst miał kolegę Simcha Eichenstein, którego żona pracowała jako recepcjonista u tego dentysty. Herbst wysłał zdjęcie podejrzanego do kolegi, a ten przekazał je żonie. Kobieta oczywiście pamiętała całą sytuację, natomiast nie umiała przypomnieć sobie imienia ani nazwiska pacjenta. Jednak była pewna, że był to ostatni pacjent w gabinecie, który przyszedł po prostu uregulować rachunek. Herbst wraz z kolegą udają się do gabinetu dentystycznego i widzą, że właściciel Sorcher jest po prostu w ogniu pytań policji. Eichenstein wyszedł do policjantów i mówi, że słuchajcie, macie złego gościa. Porywacza należy szukać w ostatnich rachunkach. Sprawdzają ostatnią transakcję i należy ona do Lewiego Arona. Jednak czas transakcji się nie zgadza, ponieważ widnieje tam godzina 16:30, natomiast mężczyzna był widziany o godzinie 17:30. Dlatego detektywi nie do końca są przekonani, żeby to właśnie Lewi Aron był tym porywaczem. Na co Eichenstein mówi, wypróbujcie moją kartę. Detektywi przeciągają kartę Eichensteina i okazuje się, że na wydruku godzina jest cofnięta w tył. Terminal po prostu wskazywał godzinę wcześniej niż transakcja miała miejsce. W międzyczasie policjanci otrzymują również informację, że odnaleziono samochód z nagrania. Był on zaparkowany właśnie w miejscu, gdzie mieszkał Lewi Aron. Dentysta przekazał adres śledczym i policjanci czym prędzej pojechali na miejsce. Drzwi otworzył Aron i spytany o to, gdzie jest chłopiec, wskazał na kuchnię. Policja znalazła zakrwawione noże oraz ręczniki. W zamrażarce policja odkryła również odcięte stopy chłopca, które były spakowane w plastikowe worki. Podejrzany powiedział policji również, gdzie szukać reszty zwłok. Pocięte zwłoki zostały zapakowane do czerwonej torby podróżnej i wyrzucone do śmietnika. Lewi Aron był ortodoksyjnym Żydem. Urodził się i dorastał na Brooklynie. Jego ojciec Jack pracował w hasyckim punkcie fotografii, natomiast matka Basyja zmarła 5 lat wcześniej. Aron wraz z ojcem mieszkał na poddaszu trzyrodzinnego domu w dzielnicy Kensington. Był dwukrotnie żonaty. Oba małżeństwa zakończyły się rozwodem. Aron pracował w firmie dostawczej Empire State Supply Company. Ci, którzy go znali, nie mogli uwierzyć, że był w stanie popełnić tak bestialskie zabójstwo. Miał opinię spokojnego i pracowitego człowieka. Aron został przewieziony do aresztu, gdzie złożył zeznania. I tak naprawdę jest to jedyna wersja tego, co mogło się wydarzyć. W
Poniedziałek 11 lipca Aaron wyszedł z pracy o 5 i pojechał do gabinetu swojego dentysty. Zaparkował samochód na 44 ulicy obok biur Tri-State Fleet. Na rogu 18 alei zatrzymał go mały chłopiec. Libby przez pierwsze kilka przecznic szedł w dobrym kierunku, ale na skrzyżowaniu 13 alei popełnił swój pierwszy błąd. Zamiast skręcić w prawo, gdzie czekała jego mama, poszedł prosto. Od najmłodszych lat był uczony, że jeżeli wpadnie w kłopoty, powinien poprosić innego Żyda o pomoc. Na 18 alei granice żydowskiej enklawy zaczynają się rozmazywać i przeplatać ze społecznościami latynoskimi. Libby prawdopodobnie zobaczył w Aaronie kogoś, kto mógłby mu pomóc. Według zeznań Libby poprosił Aarona, żeby ten pokierował go do żydowskiej księgarni, która była dla chłopca takim punktem orientacyjnym. Aaron zaproponował, że go tam zawiezie, ale najpierw musi coś załatwić u dentysty. Chłopiec cierpliwie czekał, a następnie wsiadł z mężczyzną do samochodu. Aaron, jak twierdził, zawiózł chłopca do rzeczonej księgarni, natomiast ten nadal nie wiedział, jak wrócić do domu. Aaron wyjaśnił chłopcu, że musi wziąć udział w weselu. Zasugerował, żeby Libby z nim pojechał. Chłopiec podobno protestował, natomiast nie miał wyjścia. Goście na weselu pamiętali, że widzieli Aarona, natomiast nie widzieli Libby'ego. Na tej podstawie wnioskuje się, że Libby podczas ceremonii weselnej siedział w samochodzie. Aaron i Libby wrócili na Brooklyn około 23:30 i Aaron stwierdził, że jest już bardzo zmęczony, bolą go plecy i odwiezie chłopca następnego dnia. Nazajutrz Aaron wybiera się do pracy i jeszcze raz obiecuje chłopcu, że jak tylko wróci, odwiezie go do rodziców. Dzień minął Aaronowi zupełnie normalnie i żaden z jego współpracowników nie zauważył niczego niezwykłego. W drodze powrotnej Aaron zauważa na ulicy masę ulotek z podobizną chłopca. Podobno wpada w panikę. Warto tutaj zaznaczyć, że Aaron nie wykorzystał seksualnie Libby'ego. I na dobrą sprawę mógł po prostu go odwieźć i wytłumaczyć całą sytuację. Natomiast jak sam twierdził, no bardzo się bał, spanikował i w jego głowie urodził się zupełnie inny plan. Aaron w swoim zeznaniu napisał, że po powrocie z pracy zrobił chłopcu kanapkę z tuńczykiem. Następnie podał mu koktajl z leków na receptę. Była to niestety śmiertelna mieszanka środków zwierczających mięśnie oraz różnych leków przeciwbólowych. Następnie poszedł poręcznik i udusił chłopca. Libby walczył o życie, natomiast leki zrobiły swoje i chłopak szybko przestał oddychać. Po 15 minutach przeniósł ciało Libby'ego do salonu i położył je na materacu. Używając noża kuchennego, odciął nogę w biodrze. Próbował zmieścić ją do plastikowego worka na śmieci, natomiast noga była za duża. Przeciął ją ponownie w kostce. Proces powtórzył z drugą nogą i schował stopy w zamrażarce. Aaron poćwiartował resztę zwłok i popakował w plastikowe worki. Torby spakował do podróżnej walizki, którą wyrzucił na śmietnik. Pogrzeb Libby'ego odbył się 13 lipca i pogrążył w żałobie całą społeczność żydowską. Podobno był to pierwszy i jedyny przypadek, kiedy to ktoś ze swojej społeczności pozbawił życia innego członka wspólnoty. Rozpoczyna się proces i obrona stara się przekonać ławę przysięgłych, że Aaron jest niepoczytalny. Miało to mieć związek z wypadkiem, którego doznał jeszcze jako mały chłopiec. Wyniki sekcji zwłok wykazały, że chłopiec nie był molestowany seksualnie. Przyczyną śmierci było zatrucie organizmu oraz uduszenie. Dzień po wydaniu aktu oskarżenia, jeden z prawników Aarona, Gerard Maron, twierdził, że nie może reprezentować oskarżonego, ponieważ zarzuty były zbyt przerażające. 1 sierpnia 2012 roku prokuratorzy zawarli umowę z obroną Aarona. Podejrzany miał się przyznać do winy za co najmniej 40-letni wyrok pozbawienia wolności. Aaron ponownie składa zeznania. Przyznaje się do zabicia Libby'ego. 29 sierpnia 2012 roku Aaron zostaje skazany na 20 lat pozbawienia wolności za morderstwo drugiego stopnia. Otrzymuje kolejne 15 lat za porwanie. W sumie otrzymuje wyrok 40 lat pozbawienia wolności. W następstwie morderstwa członkowie Zgromadzenia Państwowego wprowadzają projekt ustawy o nazwie Inicjatywa Libby. Ustawa gwarantuje $500 rocznej ulgi podatkowej każdemu, kto zainstaluje kamerę na swojej nieruchomości. Radny z Nowego Jorku David Greenfield powiedział, że zaproponuje ustawę Libby'ego. Jest to projekt ustawy, zgodnie z którym firmy mogą zgłaszać się na ochotnika jako miejsca bezpieczne dla dzieci. Pracownicy przechodziliby kontrolę, a właściciele firm umieszczali zieloną naklejkę w oknach sklepu, aby dzieci wiedziały, że jest to miejsce bezpieczne.
16 sierpnia 2011 roku Biuro Prokuratora Okręgowego na Brooklynie ogłosiło podobny projekt o nazwie Bezpieczny Przystanek. Do akcji przystąpiło 76 sklepów. W witrynie każdego sklepu widnieje naklejka Bezpieczna Przystań. I to już by było na tyle. Jestem niezwykle ciekawy, co Wy sądzicie o całej sprawie. Koniecznie podzielcie się tym ze mną w komentarzach. Zachęcam Was również do dawania kciuka w górę, ponieważ im więcej takich kciuków, tym więcej osób będzie miało szansę, aby usłyszeć historię Lejbiego Klecki. Jeżeli chcielibyście być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, to zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie, ponieważ tam na bieżąco relacjonuję powstawanie kolejnych odcinków i informuję, kiedy takowy odcinek może się pojawić. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem.